Stanisław Karczewski, jako się rzekło, teraz senator, do niedawna marszałek, wicemarszałek, wcześniej marszałek senatu. Kłaniam się nisko. Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu. Pan to pewnie nie powinien być zbyt szczęśliwy, prawda? Dlaczego? Przegrał pan zakład o zwycięstwo Andrzeja Dudy w pierwszej turze. Miałem propozycję zakładu, ale nie podjąłem tego zakładu, panie redaktorze. To jednak oszczędne życie. Oszczędnie, tak, nie, to tak. Oszczędnie gospodaruje pan optymizmem. Tak. Ale jestem optymistą, tak. My tutaj obstawiamy, że będzie tak jak Late Poll pokazywał, czyli 43 do 30. To jest bezpieczna przewaga? To jest dobra, duża przewaga i bezpieczna, ale oczywiście dużo pokory i pracy. Zresztą pan prezydent już wczoraj pokazał, że praca... Rafał Trzaskowski też pojechał prosto z wieczoru wyborczego. No, to bardzo dobrze, no więc będą obydwaj panowie pracowali i będą pokazywali swoją wizję Polski. Pytanie tylko brzmi, przepraszam panie senatorze, tak. Skąd będzie czerpał Andrzej Duda? A przed chwilą słyszeliśmy pani premier Jadwiga Emilewicz powiedziała, że będzie grzyby zbierał. Nie, ja nie mówię o grzybach, tylko ja mówię o tym, na razie to są chyba tylko kurki. Ale to wczoraj nie, są i prawdziwki również w koszyku pewno, choć jeszcze wiem, bo wczoraj byłem w lesie, jeszcze nie ma, panie redaktorze, tych najszlachetniejszych grzybów, ale kurki już są. Zresztą wczoraj w swoim przemówieniu, tuż po ogłoszeniu tych wstępnych wyników, sondażowych wyników, pan prezydent Andrzej Duda wyraźnie powiedział, że będzie sięgał i będzie sięgał do wszystkich, bo szeroko, nie możemy... Dobrze, wszyscy będą sięgali do wszystkich. Ja pytam poważnie, ale to jest poważne. Panie redaktorze, tak. Absolutnie poważne. To ja panu powiem, co pan jeszcze powinien powiedzieć. Szanujemy każdy głos. Każdy wyborca się liczy. To jest nasze zwycięstwo. Z optymizmem patrzymy na przyszłość i jeszcze będziemy walczyli do końca. Tak? Tak jest. To już pan to wszystko powiedział. Nie, to teraz porozmawiajmy szczerze. Tak. No dobrze, skoro już pan to powiedział. No dobrze, panie redaktorze, no mamy przecież... Dobrze, zacznę od Lewicy. No przecież z Lewicą mamy bardzo wspólne 90% pole. Wyborców Roberta Biedronia, czyli tych, którzy... tych 2%, bardzo lichy wynik otrzymał. Dobrze, ale 90% z nich chce głosować na... Rafała Trzaskowskiego. Tak, to jest do przewidzenia, ale przecież doceniają również wyborcy Roberta Biedronia. To, co zrobiliśmy, te reformy prospołeczne, bardzo często również i sam kandydat pod ja rozumiem, ale tak naprawdę wyborcy są w dwóch miejscach. To jest Szymon Hołownia i Konfederacja. Hołownia powiedział... Panie redaktorze, przed chwilką pan powiedział to, co chciałem powiedzieć, ja to jeszcze powtórzę, że każdy głos jest ważny, każdy głos jest istotny i będziemy zabiegali o wszystkich wyborców. Dobrze, nawet Marka Jakubiaka i Waldemara Witkowskiego i Stanisława Żółtka, ja wiem. Bo mamy, panie redaktorze, bardzo szeroki program, który to przedstawialiśmy, który realizowaliśmy przez 5 lat i który będziemy realizowali. Nie wiem, czy ja tęskniłem za takim gadaniem, przepraszam bardzo. No, to są jakieś przekazy dnia, które... Nie mamy żadnego przekazu dnia, to są absolutnie... oczywistości, panie redaktorze. No to po co mi pan nie mówi, skoro wszyscy je znamy. Chcę, żebym coś powiedział. Szczerze. Ja bym chciał, żeby pan ze mną porozmawiał szczerze. Dobrze. Proszę bardzo. No proszę zadawać pytania, będę szczerze odpowiadał. Czy uda wam się powściągnąć pisowskich zagończyków i obiecuje mi pan, że nie będzie brudnej kampanii przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu w drugiej turze? Panie redaktorze, cała kampania wyborcza, ta, która była prowadzona przez pana prezydenta Andrzeja Dudy, była kampanią fair. Kampanią prowadzoną... Tak pan myśli? Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że musimy mówić i pokazywać wady naszego rywala i to jest zupełnie naturalne. Ale tu nie chodzi o brudny przekaz, tylko o faktyczny przekaz. Był dziadek z Wehrmachtu, teraz czegoś należy spodziewać. Panie redaktorze, wiemy, że pan Rafał Trzaskowski powiedział i to powiedział bardzo wyraźnie, że chciałby być pierwszym prezydentem miasta, który udziela ślubu homoseksualistom, prawda? No my jesteśmy przeciwni tym ślubom. Ale dobrze, mówił wyraźnie, że jest za podwyższeniem wieku emerytalnego. To nie jest brudna kampania. I o tym mówiliśmy, to nie i jest o tym będziemy kampania. Mówili. Brudną kampanią na przykład jest sięganie... No jeśli pan pozwoli, to bardzo proszę. Tak. Brudną kampanią na przykład jest sięganie, używanie takich chwytów jak dziadek z Wehrmachtu Donalda Tuska. Teraz no tak, ale panie redaktorze, to było bardzo, bardzo dawno temu. Czy ja mogę dokończyć? Dziękuję serdecznie. Tak.
Panie marszałku, to nie było tak dawno temu, to było lat temu 15, wszyscy jeszcze to pamiętamy. Rozumiem, że teraz ten człowiek, który wtedy sięgał po dziadka z Wehrmachtu, jest prezesem telewizji, w nagrodę został prezesem telewizji i rozumiem, że on teraz będzie sięgał po akta IPN-u, na przykład, nie wiem, mama Rafała Trzaskowskiego miała jakieś tam historie i teraz będziemy tym jechać, takimi przekazami, wyciąganiem brudów. Ale panie redaktorze, 99% kampanii pana prezydenta Andrzeja Dudy jest przekazem mówiącym o tym, co zrobiliśmy. Andrzej Duda nie musi tego robić. Czy weźmie to na siebie Jacek Kurski? Ale nie, no absolutnie, panie redaktorze. No wiemy też doskonale i pan wie, i wszyscy doskonale wiemy, że hejt nie jest w cenie w tej chwili, że macie elektorat TVP, po elektorat TVN-u pewnie nie się. A dlaczego nie? Czy uda wam się, proszę czy uda wam się sięgnąć po elektorat Polsatu? Proszę sprawdzić, panie redaktorze, jak dużo pośród naszego elektoratu ogląda TVN i czerpie informacje. To jest prawie dokończyć. 20% naszych wyborców jest widzami. Panie marszałku, zróbmy tak. Tu jest kamera. Nie, odpowiadam na pytania. Nie, ale 30 sekund niech pan przekona, proszę, naszych słuchaczy, że tylko Andrzej Duda. Nie, niech pan przekona wyborców Szymona Hołowni. O, to będzie lepsze. Szanowni Państwo, warto i trzeba głosować na Andrzeja Dudę, ponieważ Andrzej Duda jest gwarantem dobrej współpracy, między innymi dobrej współpracy z rządem. Nie chcemy wojen, nie chcemy kłótni, chcemy stabilizacji Polski, rozwoju Polski. Chcemy, aby Polska rozwijała się, aby w Polsce te główne, wielkie inwestycje działały. No przecież pan Rafał Trzaskowski jest przeciwny budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego, innym inwestycjom dużym. My jesteśmy za tym, aby te inwestycje były kołem zamachowym rozwoju Polski. Dobrze, a teraz wróćmy do rozmowy, skoro już pan skończył swoje expose. Myśli pan, że uda się panu namówić wyborców Szymona Hołowni do buntu przeciwko samemu Szymonowi Hołowni? Bo Szymon Hołownia wczoraj powiedział wyraźnie, na pewno nie zagłosuje na Andrzeja Dudę. Postawi warunki Rafałowi Trzaskowskiemu. Spodziewam się, że jest zupełnie oczywiste, że Rafał Trzaskowski te warunki trudne oczywiście przyjmie. Kilka dni temu, panie redaktorze, szanowni państwo, były dwa wiece w bardzo krótkim odstępie czasu w Radomiu. Najpierw Szymon Hołownia, a później był wiec Andrzeja Dudy. Obok siebie stali wyborcy jednych i drugich. I my ze sobą rozmawialiśmy przyjaźnie. Także myślę, że również i wyborcy Szymona Hołowni w jakiejś części oddadzą głos na Andrzeja Dudę. Potrafi pan być równie przyjazny w stosunku do wyborców Konfederacji? No, oczywiście, że tak. Ale oni całą swoją tożsamość budują na niechęci do was. W 2018 roku poszliśmy wspólnie w wielkim, 100-tysięcznym marszu. To znakomite. Nawet wtedy żarliście się po prostu niemożliwie. Nie było żadnego wspólnego marszu, bo narodowcy stali z tyłu za prezydentem. Panie redaktorze, ja rozmawiałem z organizatorami Marszu Niepodległości. Rozmawiałem 8 razy, spędziliśmy kilkanaście godzin. Rozmawialiśmy i naprawdę te rozmowy były bardzo konstruktywne. Czy pan jest generalnie z wyborów zadowolony, czy jest dobrze, ale nie beznadziejnie? Jest dobrze, panie redaktorze. Przed nami jest praca. Oczywiście praca, jeszcze raz praca, dużo pokory. Jak panu mijają te czasy, kiedy już pan nie jest, czasy bez funkcji wicemarszałka? Bardzo dobrze. Jestem bardzo aktywny politycznie. Wspieram Andrzeja Dudę. Mam masę spotkań. Również pracuję w swoim zawodzie. Dyżuruję. Sam jeżdżę samochodem, co dla mnie jest wielką radością. Jakieś wakacje? Wakacje, tak. Już mówiłem panu redaktorowi, że jadę na Półwysep Helski w drugiej połowie sierpnia. Także proszę państwa, pamiętajcie. Na Półwyspie Helskim grasuje... Będzie głosował senator Karczewski. Także wybierajcie sobie jakieś bezpieczniejsze miejsca. Zapraszam na Półwysep Helski. Dziękuję panu serdecznie. Bardzo dziękuję. Państwu również bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia jutro.